Nie wiem, czy się przywitałem, czy się nie przywitałem, bo kamera mi świruje, mam z nią mega problemy. A też jak oddam ją teraz na gwarancję na 2 tygodnie, to ja nie będę mógł nagrywać. Lipa straszna. Siemanko. Robota wyszła tak jak dziś. Cały wczorajszy dzień to jest ta banda, ta dziura, ta wnęka. No i teraz będziemy to wszystko wybierali ładnie o stąd, żeby tu wyrównać, żeby tu już wyższa się banda zaczynała robić. A później tu jeszcze będzie się skrobać, tu się jeszcze wyprofiluje cały wyjazd i ona też pójdzie w górę. Także roboty idą w dobrym kierunku, jak widać. O, to sobie wczoraj przygotowałem, jak jeszcze ciemno było, to jeszcze po ciemaku szybko sobie rozkopałem trochę ziemi. No i pięknie, wszystko idzie w pięknym kierunku, naprawdę bardzo ładnie to zaczyna wyglądać i zobaczymy, co pokaże. Ja mam mało czasu dzisiaj, więc robię jak najszybciej się da i tyle, ile się da. Także idziemy z tym. Dobra, już trochę zrobiłem. Myślę, że już jest fajny ten kształt tej bandy. Dalej będę tu wyrabiał, tu non stop ścinam. Tu jeszcze może po głębi zobaczę, jaki wierzchołek bandy się zrobi. Ale ona już zaczyna nawet kurde wyglądać. Już się zaczyna robić solidnie. A ja jestem zadowolony, jak jest solidnie. Już teraz ta banda jest taka, że nie powinno się z niej wypadać, bo wcześniej jak lądowaliśmy z dość dużą prędkością na tej hopie, no to jak wpadaliśmy w tą rynnę, no to ta malutka banda no to wyrzucała na tamten pniak, gdzie monster na nim stoi. To jest najlepsze. Zamiast OK zawsze jest to takie o YOLO beczka. Dobra, no co, no ja to jeszcze jak widać dość jasno jest, więc jeszcze będę siedział. Mamy godzinę, żeby was nie skłamać, 15:28. Widać, nie widać, skaz mi ekran. 15:28. Za pół godziny ma być już pełen zachód słońca, bo jest o 16. A możliwe, że dzisiaj już mi kobita zamówiła reflektor. Reflektor, i jak jest reflektor, to chyba oznacza tylko jedno. Będę robił sobie tyle, ile będę chciał.
Fajnie jest, fajnie się robi. Ziemia jest zarąbista. Zobacz. Widzisz, jak się lepi? Jeden ścisk, pyk, wszystko się klei do siebie. Musicie budować chopy, bo teraz macie najlepszy czas. Wakacje to jest słońce, gleba schnie i w ogóle, więc jest kibel. A jesienią powinniście kopać jak najwięcej, żeby na wiosnę tylko ogarnąć z grubsza i już cały sezon sobie katować, nie? Dlatego do roboty się bierzcie i róbcie te chopy, bo nikt za was tego nie zrobi. Nikt. A jak nie macie ludzi do kopania, bierzesz łopatę, grabki, lecisz sam z tematem. Jak chłopaki zobaczą, że sporo zrobiłeś, to myślę, że na pewno dołączą do ciebie i będą chcieli ci pomóc. Więc działajcie razem, wspomagajcie się, a jeżeli nie masz ziomków do kopania, kop sam. Masz jakieś pytania odnośnie budowy, pisz do mnie na Instagramie, wszystkim odpisuję. Staram się bynajmniej jednocześnie mogę zamówić, no bo naprawdę masa tych wiadomości do mnie przychodzi, ale śmiało piszcie, to wam zawsze pomogę, jak zrobić taką pierwszą chopeczkę, czy w ogóle coś pomóc wam w linii. Nie jestem nie wiadomo jak doświadczonym kopaczem hop, ale coś jednak nakopałem się w swoim życiu i zawsze mogę jakiegoś tipa tam rzucić wam. Wiadomo, to nie będzie protip, bo protipy to możecie do Oskara pójść, do Macuka. On robi wielki jad, sami wiecie, w sumie on to wszystko tam pokazuje, jak robić te duże takie konstrukcje. Ale gdzie wy zrobicie te konstrukcje? Nie, mniejsza w to. Fajnie, że też pokazuje, jak robić. Sam czasem sobie wejdę do niego i coś tam podejrzę. Pozdrawiam cię, Oskar. No i co? No, jadę z tym tematem. Fajnie jest, podoba mi się. Trzeba działać. Także patrzcie, co tam teraz będę robił z tą bandą. No nie wiem, no chcecie, to bierzcie przykład. Nie chcecie, to nie musicie. Ale jak robicie jakieś traski i macie jakieś pytanko, śmiało walcie. Ja jestem zawsze dostępny na jakieś propozycje rozmów, pisanek i różnych takich. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, szkoda gadać, szkoda światła. Jadę dalej z tematem. No, także to przepycham tam. Yo. Naprawdę, ale to naprawdę zaczynam się jarać tą bandą. Dlaczego to tak słabo wygląda na kamerze? Ja się pytam, to wygląda obłędnie. Ona taka się fajna już duża zrobiła. Z każdej strony, że tak powiem, od wyjścia z bandy pokażę wam, może tak będzie widoczne. Też cały kij to widać. No ale jest już ładny kąt. Jeszcze na dniach, jutro pewnie przyjadę. Cały środek znowu wybiorę, tu jeszcze łopatę w dół pójdę, stąd wybiorę piach. No i czeka mnie cała praktycznie ta powierzchnia do zrobienia, bo jest dojazd do chopy, a dojazd do chopy musi być dobry. Tutaj odpływ także chcę zrobić, żeby woda mi nigdzie nie stała. Tak samo tutaj przekopię, o widzicie, tak jak odkryłem liście, to taki zrobię odpływ do tego miejsca. No, tu jest banda, tu jest dojazd do chopy, tu jest chopa i tam lądowanie, nie? Ktoś kojarzy, ktoś nie kojarzy, no trudno. To tu jeszcze mnie czeka odpływ. Tu odpływ. No i w sumie środek trochę wyczyszczę z tego mojego jakby zbiornika na wodę. Tu trochę tak jakby pogłębię, trochę wyczyszczę. Już wczoraj trochę liści wyrzuciłem po ciemku. Miałem dzisiaj to robić, ale też trochę za późno przyjechałem. Zajęłem się bandą. A stąd ten piach, który mi się uda jeszcze wybrać, to wsadzę go tu. Z odpływu piach wsadzę także na wybicie, żeby je poprawić, obrobić, bo ta chopa cała się już położyła, że tak powiem. Deski, nie deski, wszystko trzeba. O kurde, ale jeszcze jest błoto pod spodem. No, także jest co robić. A poza tym mogę wam w sumie może zdradzić, wczoraj leżałem w łóżku i tak kminiłem, no bo tu mamy chopeczkę, tu mamy lądowanie, mniej więcej, o tu, gdzie teraz stałem. No i tak, albo teraz mogę tu pociągnąć, ale widzę potencjał. Tu mam taką ścieżkę, gdzie po lądowaniu mógłbym zrobić bandę i wyprowadzić się tam, albo zrobić tu po prostej, usunąć tego pniaka i tam w dół zrobić dropa, a dropy byłyby spoko, albo jakąś taką długą
długą chopeczkę z długim lądowaniem. Zobaczę. No jest trochę kmin. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja bym to lądowanie w ogóle zrobił pod takim kątem, żeby takim whipem się wklejać i wtedy tam sobie jedziesz. Banda w prawo i zeskok w dół. No nie wiem, zobaczę. Jest co robić. Robota, roboty. Ja trochę jeszcze będę miał na pewno wolnego czasu, bo na 6 tygodni jestem zamurowany z palcem. Więc no zakatuję was tymi filmami z budowania, ale później za to zakatuję was filmami z jazdy po tym wszystkim, co zrobiłem i to jest mega pompujące. Już się sam nie mogę doczekać, aż w końcu będę jeździł i będę mógł wykorzystać to, co robiłem. Na razie będą musieli chłopaki korzystać i będę patrzył z zazdrością na nich, jak po tym, co zrobiłem, sobie będą jeździli, nie? No ale jak widać, robota, jeszcze raz robota idzie do przodu. Ja jestem happy. Biorę jeszcze łyka Monstera i coś tutaj sobie jeszcze porobię. Światła już powoli nie ma, więc chyba co? Nie ma co gadać. Ze statywu nieźle. Niezły selfie stick ze statywu. O Jezu. Niezły selfie stick ze statywu. Język mi się plącze. Poza tym taka mowa face to face do kamery jest bardzo niezręczna. Próbuję się do tego jakoś oswoić, sami widzicie. No, także koniec z pogodą. Znaczy może nie z pogodą. Koniec ze światłem. Wszystko zachodzi. Mało widać. Ja żegnam was bardzo serdecznie z tego miejsca. Zapraszam was na Discord. I tam na resztę. Tam jakiś tam duperel, jakiś fanpage czy coś tam. Pal to licho. Pamiętajcie, budujcie hopy. Bo bez tego nie ma progresu. Bo no chyba, że macie pitos i sobie jeździcie po całej Polsce i jeździcie z bike parku na bike park. Spoko, szanuję. Nie każdy ma takie dobre sytuacje finansowe. Ja na obecną chwilę nie mam, więc po prostu siedzę na swoim lokalu i rozbudowuję go tak, żeby po prostu mieć gdzie progresować. Dobra, ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Piąteczka. Idę zobaczyska. Dzięki, że byliście. Ahoj.